wezmę więcej strzał ognistych, wezmę więcej strzał poisonowych i z daleka go rozstrzelę. Nie zrobi ci moshota na full HP, na SL1 też, ale nie wiem, chyba nie chcę na niego używać tego kamienia oczu. Kamienie oczu ja chcę sobie zostawić na Man Eatery. Jeśli po Man Eaterach mi zostanie jakiś kamień oczków, o Jezu, kamień oczków, to wtedy będziemy nimi szastać. Ile mam oczków? 20, okej, okay. Pewnie zostanie. Mam nadzieję, że 20 podejść nie będzie na nich. Mam chuj tutaj ognistych strzał już w zapasie, nie? Więc zostawmy te zwykłe strzały, tą strzałę też. Weźmy, chyba styknie, nie? Spróbujemy go zarazić, zobaczymy czy się da. A tak to będę próć z daleka strzałami ognistymi. Na SL1 też, nie? Okej, okay, okej. Okay. To jest pierwszy boss, który mnie tak naprawdę one-shotuje, nie? Wcześniej takiego jeszcze nie było. Żadnego. Penetrator też mi parę razy wyjebał, ale musiał mi dwa razy wyjebać, żebym zginął. Więc teoretycznie zawsze miałem moment, żeby się cofnąć i podleczyć, jak dostałem. A dostałem sporo razy od niego, nie? Dobra, strzały. Ustawmy takie, takie. Tak, tak. Nie tak. Łuk. Strzały ogniste na razie. I tak, tych panów. Ściągamy na dół. Nie trafiłem. Okej, miałem nadzieję, że... Znaczy myślałem, że ten, że go nie trafię. Możesz spaść. Okej. Gitara. Ja się podleczę na maksa. Bo się boję troszeczkę o tego. O tych z kosami wielkimi. Healu? Please come closer? Ale obaj naraz, kurwa, nie... Oj, to był... Za szybki roll, okej. Mogło być gorzej? Mogło być gorzej. Teraz tak, tego pana bym chciał, żeby on tu podszedł do mnie z powrotem do góry, tak jak ostatnio. I wtedy możemy się z nim pobawić w rolowanie. Nie da się go otruć, okej. No halo, podejdź do góry. O kurwa. Doleci tutaj? Nie doleci. Podejdź bliżej. No nie! Co za kurwiarz? Ten jeden jest najbardziej wkurwiający chyba. Resztę mogę skipnąć. Resztę mogę przebiec jakoś. A tego jednego kurwa... No ciężko. Ile mamy zgonów do początku streama? 15. A jeszcze nawet 2 godziny nie minęły. Jak na razie mamy średnio około... Nie wiem, 30 zgonów na stream? Nie, mniej. Było 80 po 3 dniach. Okej. Okay. Piękne to jest. Najgorsze jest to, że mam wrażenie, że to RNG, to AI jest trochę RNG, randomowe. Tych kolesi, co strzelają laserami z oczu. Fitta. Okej? Okay. Że oni raz strzelą, a raz nie strzelą. Ten kurwa, co go strzelam, czasem do niego strzela i on podejdzie sobie wysoko, a czasem go strzelę i on staje w miejscu po chwili. Nie rozumiem, od czego to zależy. Niech idzie wyżej i zatrzymał się. Warum? Bo do niego nie strzelam? Lis Lisicki 3, witam wszystkich dżentelmenów. Co za wypadek się przydarzył, przypadkowo mi się ręka posunęła i kupiłem berserka. Ten wypadek kosztował MM. MM? Teraz nie mogę zobaczyć na czat. Widziałem, że kupiłeś trzeci tom, tak? No ty kurwa! O kurwa, to ma taki zasięg! O, tu jest item w ogóle. Prawa. No i wrócił. Dobra, chuj, zabiję go po prostu. Strzał w chuj na to idzie, no ale... Nie cofaj się! Stój w miejscu, proszę, umrzyj! Raz do przodu, raz do tyłu, teraz to już musisz umrzeć, już... Okej, wraca. Skurwysyn. 100 złotych! O Jezu! Drogie są te berserki. Ale no... Bo tam widziałem w ogóle, ile jest tomów łącznie. Ja pamiętam, że chciałem... O Jezu, za późny roll, ale weszło. Pamiętam, że chcieliśmy ten... Znaczy ja chciałem. Fuck. Nie. Dobra, chuj, niech wyjdzie trochę głębiej. Chciałem... jak u nas w pracy, jak są urodziny kogoś w biurze, to się robi prezent takiej osobie po prostu, nie? I jak Bulbi miał urodziny, to myślałem, żeby może jemu kupić, żebyśmy się złożyli. Na ten, wiecie, taki... kolekcjonerski berserka. Taki ładny. Ale... Nie było dostępnego tego nigdzie. Zapomniałem, okej, okay, ten bije jeszcze normalnie, tak? Tego mogę zajebać, dobra. O, trafiłem w ścianę. Pięknie. No, wyjebałem ścianę, ale umarł. Dobrze. Teraz tak, ten... zaraz mi się, kurwa, zrespi tamten. Kamera na maksa z powrotem, wstrząsy.
Jebać wstrząsy. Ja muszę od razu się odwrócić, jak tylko... Okej. Minę tego chujka, żeby on do mnie nie strzelał. Okej, nie strzelił. Zakręt jest w którą stronę? W prawo. Okej. Dobra. Mamy to, kurwa. Teraz tylko przejść koło wybuchających kumowych cum lauda. O, patrz, nie podszedłem nawet, a wybuchło. Kurwa. Poczułem, aż mi się pad zacząsł. Dobrze. Dawaj łuk. Sprawdzimy. Chcemy i tak tylko łuku używać. Założymy Chris na rękę z tym. Bo Chris ma takie coś, że... Gdzie to jest? Zwiększa zadawane i otrzymywane obrażenia magiczne. Po prostu, obrażenia magiczne. Obrażenia magiczne mam na tym łuku. Skoro i tak jestem na strzała, to załóżmy też pierścień magicznej bystrości, który zwiększa mi siłę magii. Nie wiem, czy to ma sens. Ale spróbujemy, zobaczymy, może będzie więcej damage'u wtedy, nie? Mam urodziny za 2 tygodnie, to mam zamiar kupić sobie LEGO 911 za 700 zł, o Jezusie. Dużo. 41 tomów jest berserka? Masakra. Mam rałyczek jeszcze. Czekaj, Chris. Siup. I zobaczmy tego pana. Będzie filmówka znowu, czy nie? Czy po prostu zejdzie, będzie filmówka, dobra. Więc tak, ja mogę rolować? Czy on mnie usłyszy, jak będę rolować? Po 80 damage'u dostaję, o kurwa. O! Okej, cofnijmy się powolutku. Mógłbyś wyjść zza tego filaru, kolega? O! Ten atak... O Jezu. Idź sobie ode mnie. Proszę cię. Daj się zajebać, jak dobry, miły boss. Szkoda, że nie mogę go podpalić na przykład. Podobało mi się to w Lies of P. Okej, teraz... O kurwa. Okej. Gdzie ty idziesz? Idź tam do przodu. Nie wchodź w ten filar! Okej, posiedzimy sobie. Możesz, ale nie za blisko, okej. Idź tam do przodu. Idź. Nic mnie nie powstrzyma przed kupnem, nawet to, że są drogie. Wiecie, co jeszcze bym mógł zrobić? Obniżyć sobie HP, oho, do 30%. Nie mam je tu. I założyć tego, nie? RTSR-a. Czy to, że mam ograniczone HP przez to, że nie jestem człowiekiem o połowę, to się liczy już jako 50%? Więc musiałbym tylko jeszcze jakieś 20% sobie zjechać, żeby RTSR działał, czy nie? How does it work? W tej grze. Okej, stop. Nie słyszysz mnie? Nie słyszysz mnie? Spierdalaj. Bo teraz mam 50%, nie? Jakbym jeszcze z tego zabrał sobie... z tej resztki, która mi została... 2/5, to bym miał teoretycznie... Nie, 0.2. Weź. Nie powinienem tego robić, nie? Powinienem dać mu się cofnąć. Spierdalaj tam. Działa na 20% maksymalnego HP, czyli jakbyś tracił 30, to będzie działać, okej. 20 czy 30%? Wydawało mi się, że tutaj patrzyłem na opis i było 30% napisane, ale może źle pamiętam. Jakby był też odporny, czy odporny, jakby był... nieodporny na truciznę, też by było trochę łatwiej, nie? By szybciej umarł. Okej, stop. Nie widzisz mnie, nie słyszysz mnie, nie mam mnie tutaj. Bo widziałem, że RTSR w Demon Souls działa tak jak w DS1, nie? Że daje 50% damage'u, a nie tak jak w kolejnych Soulsach. Jakieś tam, nie wiem, 20 czy 15. Jest koksem RTSR w Demon Souls. Źle by było teraz umrzeć, mógłbyś iść sobie. 60-50 ja czytałem na wiki dzisiaj. Czytałem 50, dobra, niech podejdzie dalej. Dobrze, że nie trafiłem nawet.
60? Ja na wiki czytałem dzisiaj, że 50% daje. Okej, okay, nie skaż drugi raz. Hej, idź do przodu. Jestem ciekaw, czy jakbym zmienił sobie na ten łuk drugi, lepki, to czy nie byłoby więcej damage'u? Pewnie nie. Nie, oj nie, oj nie. Oj nie. Dobrze, wiem, że wkurzony jesteś. Oj nie, jest lepiej. Spokojnie, typie. No. Aż mu za daleko pozwoliłem podejść. Okay, on zawsze dwa ataki oddaje po tym, jak do mnie zaczyna podchodzić i mnie nagle zaczyna olewać. I ciągle idzie w tamtą stronę, więc to jest dobre, że... O, ja się tu przesunąłem. Idź tam do przodu dalej. O, nie, nie idź do mnie! Proszę cię. O, w pizdę. Idź w drugą stronę, proszę cię. Dobrze, tam idź, tak. Tak jak się umawialiśmy. Tak jak mamy w kontrakcie. W kontrakcie mamy, że masz się dać zajebać, więc daj się zajebać. Proszę nie. Greedy, okej, okay, chciałem go dobić już w końcu. No nie było to klimatyczne, ani ten, ani dobre zabójstwo, ale no umarł, no. Umarł to umarł, nie? Na chuj drążyć temat. Dobra, teraz tak. Jak pójdziemy dalej do Króla Burz... zobaczcie... Czy jeśli będę miał na sobie ten ring, który mam na sobie ring, ten, nie wiem, jak on się nazywał, złodzieja, to czy te płaszczki na strefie bossa też nie będą mnie widzieć? Będą, kurwa. Paweł pieta się mnie temu, zrobię go mele bezpiecznie, a taki był plan. A później zajebałem mu 3 strzały mele, zobaczyłem, że jest mało damage'u i stwierdziłem, może nie. Może nie. To lipa, że będzie mi widział w takim razie. Lipa mocna. Lipa mocna. Znaczy wiem, że też można katalizatorem w niego strzelać, nie? Znaczy nie wiem, czy w niego, w tą płaszczkę konkretnie. Ale na pewno w te, znaczy nie, nie w bossa, ale w te płaszczki małe. Okej. Ten miecz jest na samym końcu tam, nie? Więc muszę w jakiś sposób, bez umierania, dostać się na samiutki koniec tego miejsca. A to może być samo w sobie wyzwaniem. Dobrze, pamiętam, że na końcu tego tutaj tam... Nie, nie strzelajcie. Jak słyszę dźwięk orki, takie... To znaczy, że do mnie strzelają, nie? O, takie coś. Ale cały czas słyszę te dźwięki, więc... To mnie wcale nie napawa... optymizmem! Okej, okay. Olać... Wrócimy jeszcze po tej jaszczurki. Oh, yeah! Władca burz, teraz umieram w momencie, kiedy zmieniam broń. Dobrze. Fatrole, kurwa, ściągnij wszystko inne. Dalej ma fatrole. O, ciężkie to gówno, dobra, ściągaj klatę. Okej. Okay. Teraz tak, można małe zabijać, a można też się pokusować na dużym. Ale to mi całą staminę wypierdala. A, kocham ten soundtrack. Najbezpieczniej byłoby chyba wyjebać wszystkie małe. No nie, jak ja się leczę z jednego, to mi dostaje drugim. Jak się wchodzi wyżej? Tędy. Pamiętam, że na którymś ranie się chowałem gdzieś w budynkach, żeby do mnie nie mogli pod kątem trafiać.
Też u was leje deszcz? Ja nie wiem, czy teraz leje w tym momencie. Ale lało. Dzisiaj. Fuck. Całą staminę mi zżera, to nie jest dobre. O, o! O, nie trafiły! Ała! Okej, chowaj się za tym. Ustawmy sobie mocniejsze trawy jakieś. Mam jakieś w ogóle przy sobie? Mam. Żeby mnie w razie czego topowały od razu. Tu jest boss, okej. Jak najpierw gówna małe wyjebać. Okej, dwa naraz padły. Wywalmy ten teleskop. Spokojnie, możemy się chować co chwilę za... O-o. Nie lubię, jak jakiś dźwięki boss wydaje. Halo, 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 proszę. Nie lata się nade mną. Dobra. Ah, come on. Dobrze, spokojne. Niech się któraś płaszczka na mnie sfokusuje, na przykład ta. Boss tam sobie lata. Halo, płaszczko mała. Chodź, sfokusuj się na mnie, popatrz na mnie, strzel we mnie. Chcesz we mnie strzelić. Ja to czuję. Dobra. O, nie, 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 kolega nie, kolega nie. O nie, halo, gdzie jest mój budynek? Na Podkarpaciu nie pada. U mnie nie wiem, zaczęło kropić jak wracałem z siostrą na chatę. Kurwa, teraz nie jestem człowiekiem. Ale mam miecz, nie? Mogę już od samego początku zacząć tyrać. Weźmy to. Od samego początku mogę zacząć tyrać małe gówna. Tak, ja nie to chciałem, nie chciałem wonnego. Chciałem regeneratora i chciałem przyczepny. Dobra. Bdy. Użyj. Teraz będę na ten. Jeśli dwie płaszki mnie trafią, to jestem martwy, nie? Ojciec, widzę cię. Wy nie widzicie, bo jest za moją mordą, teraz widzicie. No nie! Łop! Nie! Jeden strzał i mam zgona! Jedną z tych, kurwa, płaszczek mnie trafił. Co, epic fight giga klimatyczny bossik? Jest klimatyczny, ale też jest... trudny. Bo mnie one-shotuje przede wszystkim, nie? Ja nie mogę sobie dosłownie na żaden... błąd na nim pozwolić. To jest najgorsze. A to wszystko przez to, że chciałem to zrobić szybciej. Bo mogłem czekać, aż przyjdzie do mnie w tamto miejsce, z którego wiem, że mam strzał, ale stwierdziłem, hej, spróbuję z innego miejsca go zajebać. Ojciec! O nie! Ogólnie Soulsów to jaki? Ale co? Najlepszy soundtrack? Nie wiem, nie mam pojęcia, ciężko mi powiedzieć. Powiedziałbym, że Ludwig z Bloodborne'a. W tym chodzie check engine wyjebało i ziomek mechanik podpiął na szybko, żeby sprawdzić i wina katalizatora. Bo on pewnie ten, za dużo czarowałeś z niego, musisz iść i go naprawić. I wtedy będzie git z katalizatorem. Proszę nie strzelać. Próbuję się dobrze bawić. Stamina! Okej, oficjalnie można powiedzieć, że po tych czterech śmierciach tutaj to jest boss, na którym zginąłem jak na razie najwięcej razy. Na żadnym bossie nie zginąłem więcej niż 3 razy, tak? Jak na razie. Zawsze czwarte podejście to było maksimum i na czwartym przechodziłem. Wypierdalaj. Czekamy na dobre okazje na strzelanie. O nie! Kurwa. Najgorsze jest to, że ja ciągle wyjebię te małe płaszczki. Przylatuje ojciec i po prostu robi pstryk i mnie zabije, nie? To nawet nie jest, że ja całą salwą dostaję. Ja dostaję jedną małą kuleczką od niego. I umieram. Znaczy i w sumie można zrobić tak, że... O, nie zdążę, nie? Niby dostałem, ale nie umarłem. Ała. Jak zabiję te małe płaszczki, to się ubiorę w coś może. Może coś mi to da. 3 na raz padły. Nice. Triple kill. Halo? Au. O! Bolało! Mocniej niż powinno.
Okej. Halo, tu na górze mi sargetuj, nade mną! No nie mogę go sargetować. Jest za wysoko! A! Żeby target na nim złapać. Wypierdalaj. Dobrze. Nie tego chciałem, ale umarł. Patrzcie, tu hajsu w ogóle leci. Każda płaszczka to jest 2,5 klocka. Ja pierdolę. Okej. Sam ojciec, tak? Sam ojciec. Czyli tak, jak leci z naprzeciwka, to mogę się za tą ścianę schować. Jak z lewej, to muszę się chować za tą drugą ścianę. Załóż, Paweł, kurwa, cokolwiek. Może jakiś jeden strzał chociaż przeżyjesz, nie? Okej. Teraz tak, on będzie strzelać, tak? Strzela już? Teraz strzela. Przestał? Przestał? Mogę mu jebnąć? No nie przelatuje przez ścianę, no. Okej. Dobrze. Mogę jeszcze raz? Nie, nie chcę próbować. Nie próbuj, Paweł. Czekaj na swoje sytuacje, nie? Nie ma co. Jak do ciebie leci i cię ominie, to już jest bezpiecznie. No właśnie. Tylko tak, teraz leci... Z lewej teraz, okej? Okay? To ja sobie tu stanę teraz. To będzie napierdalać z tamtej strony. Chyba? Albo i nie? Ojej, jest bardzo nade mną. Nie lubię, jak jest bardzo nade mną. Będziesz strzelać? Teraz będzie strzelać. Kurwa, nie mogę się ruszyć. Tu się schowam może? Kurwa, jak on dźwięki wydaje, to on wtedy strzela chyba, nie? Czy nie? Ja nie pamiętam, nie wiem. Nigdy nie analizowałem, bo nie musiałem. Ja po prostu przychodziłem i go zabijałem. Ojciec! Teraz będzie salwa, nie? Musi być salwa. Jest salwa, okej. O, dalej lecą. Nie trafiło, serio? Dawaj nexta, nexta! Kurwa. Okej, posiedzimy tu chwilę, ale wolę powoli strzelać tylko wtedy, kiedy mogę. A nie tak na jolo. Leci stamtąd, okej. Okej. Mogę tu się schować? Kurwa, ja nie wiem, czy on będzie... Nie strzela. Teraz jest za daleko, kurwa. Jak bus wydaje dźwięk, to cię namierza. No właśnie, no właśnie. I teraz pierdolnie, tak? Zawsze jak stąd leci, to napierdala. Okej, okay, jebły. Teraz ja muszę podejść i jemu wyjebać. Kurwa, czemu tam mi sargetowało? Strzelaj w niego! Chciałbym mieć więcej HP, żeby nie umierać, kurwa, na strzała i móc normalnie wyjść na pole do niego. A nie się chować jak pizda, bo kurwa dostanę one-shota, no. Czy on teraz będzie strzelać? Będzie, no, już tak raz zrobił. O, halo, mała płaszczka przyszła? O kurwa. To jest dwojga złego, wolę małą. Gdzie ona, kurwa, poleciała teraz? Ja nie wiem. Tam poleciała. To są dwa strzały, ma połowę HP, jeszcze cztery i umrze. Tylko ta mała płaszczka fajnie jakby przyleciała, żebym ją zajebał. Bo ona będzie mnie tutaj peszyć. Płaszczko mała, wypierdalaj. Nie trafiłem! Nie, trafiłem, umarła. Ale nie pokazał się damage w ogóle. Okej, okay, stop, stop, stop! Roluj szybciej! Jestem grubasem, zapomniałem! Muszę się rozebrać. O chuj. Już postrzelałeś? Tato? Tam mi sargetuj, dobrze? No i chuj, on jest za daleko już. Welcome home, good hunter. Majonez, dziękuję za followa, siemanko. Okej. Okay. Będzie strzelane. Teraz poleciały kulki, prawda? Już mogę mu wyjebać. Jeden. Dawaj jeszcze raz. Dwa, dobra, jeszcze dwa i mamy go. To jest bardziej wkurwiająca walka na tym ranie konkretnie.
niż ciekawa. Jak jest mój ulubiony Souls-like? Elden Ring. Definitywnie Elden Ring. No i stąd też zawsze strzela. No ciśnij, ciśnij tymi kulkami. Lecą. Teraz mogę wyjść za niego, ale nie wiem, czy go trafię znowu. Ciągle nie mogę go trafić z tego położenia. Okej, okay, weszło. Dawaj jeszcze raz. Jeszcze raz, kurwa, ojca. Jeb. Broń uszkodzona. To w idealnym momencie został zajebany. Bo właśnie mi się broń uszkodziła. Dobrze. Mogę skończyć z tym mieczem. Założyć mój falcjon, założyć mój Chris. Dziękuję, Szymołek. Szymołek. Za followa. Dobry wieczór. Nie tak. Tu chcę mieć łuk. A tu chcę mieć co? Nie. Katalizator tu. I łuk tu. Mogę się ubrać, tak? I fastrole są, są. Dobra. Chyba tutaj się wrócę jeszcze na tą arenę. Bo tam jest parę jaszczurek do zabicia. Z których polecieć mogą te kamienie, nie? Które ja potrzebuję do mojego... Do mojej broni. Do upgrade'u. A to by mi się mocno przydało. Więc usiądę sobie przy tym klińcu, co tu jest. I mam nadzieję, że jak tu wrócę, to one będą z powrotem. Wielką mam taką nadzieję. Bo ja potrzebuję jednego czystego kamienia... Półksiężyca? Chyba tak. Boże. Skończyliśmy Lies of P. I tam były też kamienie. Półksiężycowe kamienie księżyca. I pierścienie kwadry księżyca. I tak dalej, i tak dalej. Boże. I tu mamy znowu to samo praktycznie. Tylko że trochę inaczej. Do tej broni konkretnie, nie? Czy te... A one tu są, bo ja ich tu nie podszedłem nawet. Okej. Okay. Boże, ile to ma HP. No jednego zabiję, ale reszta mi ucieknie. Nie z tym damage'em. I bryła cienia. To jest też dobre, ale to nie jest dla mnie dobre, że tak powiem. Ja potrzebuję... Chociaż brył pewnie też potrzebuję, nie? Potrzebuję czystego kamienia gównianego księżyca. Dobra, dobrze byłoby się cofnąć i... Czy jak ja tu wrócę, to one będą z powrotem? Ja nie pamiętam już. Te chmurnego. Te kamienie... Znaczy te, no... Jaszczurki w Demon Souls działają dziwnie, nie? Nie tak jak w innych Soulsach. Muszę się wyjebać, żeby one się pojawiły znowu. Nie pokażą się. Muszę się wyjebać i wtedy się pojawią znowu. Mogłem w ogóle ten... Mogłem w ogóle... Tobie... O Jezu. Co ja chciałem powiedzieć? Założyć pierścień. Na luta. Miałbym większą szansę, nie? Że polecą. Ale ja myślałem, że ich tu nie będzie. Byłem prawie pewien, że ich tu nie będzie. Dobra, fuj hajsu.